Siema, widzicie ten młot, który trzyma w tej ręce? Jest to młot Thora. Jeżeli wiecie, co to Thor, to musicie zostawić w tym momencie subskrypcję tam na dole. A jeżeli nie wiecie, no to musicie obejrzeć ten film do końca, żebyście wiedzieli, jakie ma super umiejętności i co potrafi. Ponieważ w Minecrafcie potrafi naprawdę dużo. Oprócz tego możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli odcinek wam się spodoba. Oraz mamy malutki plan na igrzyska śmierci superbohaterów albo koło fortuny, coś tego typu. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście taki odcinek zobaczyć. No i zapraszam oczywiście na mój kanał vlogowy, bo jest naprawdę zarobisty, ale póki co. Słuchajcie, nie nagrywam oczywiście Corona Time, czyli siedzimy w domkach, myjemy dużo roczki, więc vlogi jak na razie się nie pojawiają, ale zaraz, jak tylko skończy się to wszystko, to słuchajcie, nagrywamy dalej. A póki co, jest dużo fajnych filmów, więc musicie nadrobić. No mordo, co ty mi... Zostaw mnie. Weź sobie kup lepiej skina jakiegoś. Co? Sam se kup. Ja też nie mam u ciebie? Mordo, weź zostaw mnie, no! No też, co? No, come on, no. Wiesz co, masz łeb jak sklep, ale półek w nim brak. A ty masz śmierdzące stopy! A tobie pępek śmierdzi karaluchem. No dobra, już, koniec. Stop, zobacz co tu jest, no, mordo. O, spokojnie. Co to jest właściwie? To jest stary jakiś budynek. Aaaa, bang, bang, bang. Panujesz, że to coś jest, ale nie wiemy obydwaj, co to może być. No właśnie, co to patrz, jest? Patrz, jak ja mam stary taki skin, że mi nic nie grozi, ale niestety tego nie możesz zobaczyć. Aha, no dobra, nieważne. Ja mam taki skin, że mi też nic nie grozi, bo jestem najfajniejszym gościem na świecie. O! Dobra, zobacz stary, co to jest? Za ciebie wiadomo, co to jest. To są, słuchajcie, stroje Thora, no to jest jasne jakby. Mordo, pokazać ci straszną rzecz? Patrz. A jak się je zdejmuje? Tak. Oho! Ej, dwóch jak takich samych ziomków! Ej, wystań tu koło niego. A jak identycznie. Ty to zrobiłeś? Stary, ja nie wiem, dobra, który to ty. Tricus, a masz. No patrz, tak. To nie ja, teraz mi mów. Patrz. Po prostu to ty jesteś, to jest twój skin tutaj. To się robi tak. O nie, jak? O, trzech typków, wstań na środku. No jak? Jak? Już ci oddaję, masz! Ale jak ty to zabrałeś? Nie mam zielonego pojęcia, pewnie tak samo jak ostatnio w odcinku, też ja nie mogłem nic zrobić, a ty mogłeś. Nie, coś się po prostu zbugowało, stary, i w tym momencie, teraz mamy, słuchajcie, strój Thora! I to jest na pewno zarąbista rzecz. I jedną rzecz wiem, stary, ale Thor miał fajną broń, która nazywała się... Miał młot. Tak, a ja mam ciebie, też mam młota. Patrz. Pa, pa, pa! Mjolnir! Co? Mjolnir! I słuchajcie, dzisiaj przetestujemy wszystkie na pewno te. Wszystkie umiejętności Thora. O! O! Co ty robisz? O, człowieku! Jak ty wyglądasz, człowieku? Mordo, jak ja mam wrócić? Ja chcę zawrócić, stary! No to poleciał. Ej, wracaj! O, lecisz! Lecisz, mordo, chodź tu. Ej, coś się stało z twoim strojem. Chcesz zobaczyć, o co mi chodzi? Patrz, patrz na mnie. No dawaj. Jak to wygląda? Co się dzieje? U ciebie normalnie wyglądam, czy tak jakbym miał dwa ciała? Normalnie wyglądasz. Nie mam dwóch ciał? Nie. Tak? No, to u mnie się coś zbugowało, stary, i to tak komicznie wygląda. Ej, to jest fajne, można latać na normalnym Minecrafcie. Można, stary, latać w nieskończoność, stary, i to jest najfajniejsze. Ciekawe, czy ja mogę przyciągnąć twojego Mjolnira. O! A jak się, da się go wyrzucić? No stary, właśnie to zrobiłem sekundę temu. Chodź, pokażę ci. Musisz tak uczyć, ty masz doświadczenie w tym. Co? Jak to zrobiłeś? I patrz, wraca! Wow! Naciśnij R. Wow, jak leci! Okej, i wraca, i... Wiesz, co jest najfajniejsze? Że można tym sterować, patrz na to. To nie jest najlepsza rzecz u Thora. Chodź do wioski, lecimy do wioski, mordo. Dobra. Lecimy! To jest takie fajne, że można latać. Strój Thora jest tak kozacki. Tu jest wioska. Najfajniejsza rzecz to jest to. Wow! Co jest grane? Co zrobiłeś? Back! Back! Co zrobiłeś? Czym to się robi? Back! F! Czym to się stary robiło? F! Tak! Yeah! O to chodzi! Wow, ile piorunów! Nice! I co? Kto nam teraz podskoczy? Kto podskoczy? Trzeba to rozwalić wszystko! Bam! Stary, chodź za mną, pokażę ci coś. Chodź tutaj. Jeszcze jedną fajną umiejętność, Mator. Patrz. Taką, że możesz zrobić tak. I w tym momencie te creepery są, wiesz jakie? Tak! Są naładowane, mordo! Wszystkie creepery tu są naładowane! O nie, umierają! Nie, wybuchnij, no! Bę! Oho! To jest rozwałka, a my w ogóle obrażeń nie dostajemy prawie, że... Co gdyby się rozwalił smoka w tym stroju? Mordo, nie wiem, zaraz możemy sprawdzić, ale co byś powiedział na to, żebyśmy uderzyli naszymi... Mjolnirami gdzieś w słońce. I może zapalimy słońce i będzie dzień. Stary, co? Co? Dobra, dawaj, trzy... Ry! Wow! Mamy dzień! Bo stary, bo my jesteśmy nigdy nie było dwóch Thorów, a tak to mamy podwójną moc! Thor ma jeszcze jedną rzecz, nie wiem dlaczego, ale ma coś takiego, patrz. Czym to się robi? Nie, nie rozumiem, o co chodzi. To jest jakaś autodestrukcja, czy... Co? A co to było? Nie wiem. Stary... Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem, C chyba. Tak!
Jakiś laser! Dawaj, ja proponuję, żebyśmy sobie poszukali stary Endu i rozwalili smoka teraz. Dobra, na tym. Dobra, ale to do tego potrzebujemy Endermana. A do Endermana potrzebna jest noc, a my właśnie zrobiliśmy dzień. Po co? Lecimy! Stary, ja bym sobie polatał jeszcze. No dobra. Latanie jest mega fajne. Ej, ciekawe czy to zadaje obrażenia w ogóle to latanie. Na przykład jak uprzyk fasolę w tą owieczkę. Nic się nie stało. Właśnie nie. A jak zrobię na przykład coś takiego? Wow! Co jest? Stary, chodź tu! Nie, czekaj, czekaj, wiesz co? Chodź do wioski. Ja muszę ci to pokazać, ale... ale musisz sam to zobaczyć. Ku przygodzie! Ale to było tak śmieszne, że musisz sam to zrobić dosłownie. Zrobić to samo, co ja przed chwilą. No. Chodź tu i patrz, pana to. O, bez kitu! Ile ich tu jest? Co? To jest grane. Dobra, stary, wracamy do tego zamku? Do jakiego zamku? Zamku, co ja gadam? No do tego miejsca, gdzie znaleźliśmy te całe zbroje. No dobra, możemy. Zobaczymy, może tu coś jest. Zobacz, patrz, ej. Z kitu tu jest jakiś piorun w ogóle na tym, No, bo to jest miejsce Tora po prostu specjalne. A co jeżeli tutaj kiedyś uderzył piorun i po prostu tam coś jest? Sprawdźmy, czy coś tutaj jest, no. A co, chcesz wykopać i zobaczyć, czy jest jakiś skarb tutaj? Ops, o nie, akurat się nie zniszczyło to, co chciałem. No dobra, wykopmy to. Dobra. Stary, a wiesz, jaki jest najlepszy sposób na wykopanie? Pewnie taki. Taki! O. To tylko pirunek, to nie działa. To chyba taki. O, nice. B. I co? Ej, stary, bo ja rozwaliłem coś chyba. I mam teraz 64 Eye Offender. O, stos. Dobra, to... możemy iść jednak do... Dobra, to lecimy do Endu. Ale stos, weź sobie. O, dzięki. Ej, mordo. No. Chyba już zaczynają lecieć... Ej, rzeczywiście, tak, lecą dół, w dół. Na dół lecą. No, lecą w dół. Dawaj. To co? Yeah, musimy się wkopać. Lecimy na dół, tak. Ej, dobra, tym nawet dobrze coś się kopią, kupię. Ale wiesz co, i tak wybuch ten jest lepszy. Po prostu można ciągle wybuchać. Nie ciągle, bo się ładuje. No, tkwi ile tam. Stary, jak będziemy używać tego na zmianę, to będziemy mogli lecieć w nieskończoność. Patrz, pyk, pyk, traty, treja. Jest! Wow, o, idealnie! No! Bez kitu, jakie to było dobre. Ej, to było perfekcyjne. I co, wchodzimy. Jeżdżamy. Uważaj, stary, bo te małe te szyszyle tutaj są. Lecimy! Uwaga, uwaga! Ale czemu ja się nie... Pora rozwalić Ender Dragona. O, dobra. Co ty? Dobra, trzeba zrobić najpierw dziurę i potem można wylecieć. O nie, ej, patrz jak co ja robię, patrz na to. Co? Ej, nie wiem właśnie gdzie jestem, a tu. No nie wiem, mordo, czy to był najlepszy pomysł. Ej, co ty robisz? Nie wiem właśnie. Ziomal. Ej, tu się nie da tego rozwalić, ty wybuchasz? Ty masz ADHD torowe. No weź ty odejdź. Przepraszam, już nie będę. Ja to kopię, sorry. Daj nam wyjść. Okej, okay, no dobra. Kto pierwszy na górze, ten lepszy. To ostatni na górze, ten capi serem pleśniowym. Jestem. Aha! Ja już byłem. Nie, ja byłem pierwszy, widziałem, u mnie jest wszystko. Dobra, widać. Dobra. Stary, ja najpierw atakuję wszystkie Endermany, bo ja jestem Torem i jestem... Czemu my nie mamy tyle życia, co mieliśmy? Ej, wracaj do mnie, młocie. Młot nie chce do mnie wrócić, stary. O. Odmawia posłuszeństwa? Ej, nie da się zaatakować Endermana młotem. Takim lecący, bo to przecież jak strzała działa. Ale jednym ciosem rozwalam Endermany, stary. Stary, można piorunami to rozwalać w ogóle. Tak? No, ostatni. Gdzie? Rozwalony. Dobra, dobra, to co, rozwalamy go, zobaczymy ile obrażeń zadaje, co? Smoka. Uwaga. To będzie. Ej, jedno, stary, jedno uderzenie to jest taka gdzie moc. Jest smoczek? Tu lata, nad koło mnie. Ej, jedno uderzenie z autoataku już tyle obrażeń zadaje. Uwaga, zobaczmy. Ej, on jest szybszy od nas, serio? Szybszy niż Thor? Ale patrz na to. Nie, w sumie nie, możemy go doścignąć. To chyba go będzie rozwalał. No, au, 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 au. Co czemu on nie zlatuje na dół? No nie wiem, spadają na dół i Endermany mnie atakują. No dawaj go. Ej, czy mi się wydaje, jak atakuje się z autoataku, to się stopuje na chwilę. Stary, chciałbym go piorunem uderzyć chociaż raz. No. Czekaj, poczekajmy, aż spadnie na dół. Czy on spadnie? Nie, on nie spadnie w ogóle. Nigdy, bo to jest za stara wersja, no nie. Dobra, dobijamy go. Dobra. O, nice. Rozwalony. Nice, rozwalony. Nice. Dobra. Easy. I co? Easy. Powiedz tak, no ty generalnie tym torem to jest naprawdę łatwo. Tylko pytanie, 44 level i 55 i 57, 63. Nie, nice. Masz większy niż ja. Ja mam 59. Yeah, tak, mam większego levela. Ciekawe co się stanie jak zwykle. Wygrałem Minecrafta. O, nic. O, i jestem w prawdziwym świecie znowu. Ej, to było bardzo łatwe rozwalenie go, szczerze mówiąc. Ja próbuję właśnie jajko rozwalić czymś. Tak? Myślę, że się nie uda. No Thor powinien rozwalić przecież jajko, głupie smoka. No rozwalić może tak, ale nie zdobyć. Dobra, tak jak słuchajcie, tak prezentuje się Thor i jego supermoce. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, do zobaczenia następnym razem. Elo, cześć!
Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!